dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Ojciec Mateusz zrzucił sutannę, chociaż nie odstawił roweru. Dzisiaj do kin wchodzi mój rower, Piotra Trzaskalskiego, z Arturem Żmińskim właśnie. Film o męskim świecie, chociaż bez wyścigów samochodowych i bez wybuchów. I panowie mogą odetchnąć, wreszcie jest film dla was. Ale samochód jest, zarówno samochód jest, jak i pożar się przydarzy, taki bardzo poważny. Także to jest film, w którym trochę się dzieje. Ale to jest taki film o tym, że ta nasza męska konstrukcja tak naprawdę jest bardzo taka, kurczę, no... Taka krucha, chcesz powiedzieć? To jest film o tym, że w męski świat jest wpisany jakby z natury konflikt, niezależnie od tego, czy to jest konflikt pokoleniowy, czy to jest konflikt jakby facetów w tym samym pokoleniu, rywalizujących o jakieś względy innych ludzi, czy to kobiet, czy mężczyzn, czy po prostu rywalizujących ze sobą. A potem, w momencie, w którym ta rywalizacja przekracza pewne granice, oni są tak poranieni, że nie potrafią się ze sobą porozumieć, nie potrafią wrócić do punktu wyjścia. Z tym, że no, nie trzeba tego traktować w tak poważnych kategoriach, jak je opisuję, bo jest to film niezwykle pogodny, jasny i niosący też bardzo fajne przesłanie. Mm-hmm. Także to nie jest dramat, to jest raczej komediodrama. Tam mnóstwo poczucia humoru jest w tym filmie, który Piotr... On jest raczej... Słodko-gorzki bym nie powiedział. To nie są takie rejony. To jest raczej tak, że w momencie, w którym widz chciałby już ewentualnie uronić łezkę ze wzruszenia, to w tym momencie Piotr prowadzi w taką stronę, że śmiać się chce okropnie i wtedy się leje łzy, ale ze śmiechu absolutnie. Więc to jest fajna konstrukcja. Ale mówi się, że to jest też taki trochę film terapeutyczny. Znaczy terapeutyczny w jakim sensie? No w takim sensie, że jakby pokazuje pewne ścieżki, pewne możliwości rozwiązywania konfliktów, które narastają między facetami w różnych pokoleniach przez wiele lat. I w tym sensie być może to jest coś takiego. Natomiast ja nigdy nie uważałem, że kino ma mieć funkcję terapeutyczną. Powinno raczej wzruszać, bawić, rozśmieszać, przestraszać. To ma być świetna zabawa i taką zabawą nasz film, mam wrażenie, jest. Mhm. Mamy też parę fragmentów, bo to jest taka historia, w której spotyka się ojciec, syn i wnuk. Ja podejrzewam, że w wielu domach, gdyby spotkał się ojciec, syn i wnuk po wielu latach, no to rozmowa brzmiałaby tak. Pomyśl, że się przestań myśleć tylko o sobie. A kiedy ty myślałeś o innych? Odkąd pamiętam, całe życie kręci się koło ciebie i teraz też jest tak samo. O, pozdrawiam cię, tato. Tak. A dobre to? Maciuś, każdy alkohol jest bardzo dobry, z wyjątkiem denaturatu, który jest dobry. Zdrowie. Będę miał dziecko. Co? Jak to będziesz miał dziecko? No normalnie, z kobietą. To jest dziewczyna z tej klasy? To jest moja nauczycielka od literatury.